co z naszym białym? Stary numer jeden. Co to jest? Dobra, to nie. Dobra, to mogę poprowadzić. Czy ty chcesz nas poprowadzić? Nie, prowadź, prowadź. To... Cześć, witamy na pierwszym panelu, tym razem o wiarze. Ponieważ zostałem mianowany prowadzącym panel ad hoc, to myślę, że skupię się na takich podstawowych pytaniach, które się pojawiają zawsze przy wiarze, a potem na przykład wy będziecie mogli się wypowiedzieć, o ile nam coś nie wyjdzie w trakcie, pewnie wyjdzie. Więc pierwsze pytanie, które się pojawia za każdym razem, to czy jest kasa w wiarze? Myślę, że na potrzeby tego to każdy musi się przedstawić. O. Brawo, no, widzisz, dziękuję. Ja mówię, że jestem niedoświadczonym prowadzącym panelem. Ale nas wszyscy znają, kto nas nie zna? Dobrze, to proszę, to od strony lewej. Fuck you, Karol Krok. Tu ja. Tak, dziękuję. Designer, plastika, robiłem VR-owe rzeczy. Designer, człowiek Rambo. Tak jest, człowiek Rambo. Dużo rzeczy na VR, to jestem ja. Dokładnie tak. Dobrze. Karolina Koszuta, Carbon Studio. Jedna wydana gra VR, Alice VR i druga w produkcji The Wizard. Oni VR. O, brawo! Dzięki VR! Ja jestem Adam Roszyński. Jestem Adam Roszyński, ja nie wprowadzę studio The House of Fables. Robimy gry casualowe i robimy też gry VR-owe, więc to nie jest tak, że jesteśmy straceńcami tylko VR. Jest dla nas nadzieja. No i będę prowadził w jakiś sposób ten panel, a teraz proszę po prawej. Łukasz Hacura, Unshare Studios. Robimy gry na zlecenie i z zarobionych na to pieniędzy przepalamy je na VR-a. Dobrze, to pytanie numer jeden. To teraz od prawej zaczniemy. Czy da się zarobić pieniądze na VR-ze? Hac. Da się bardzo dużo pieniędzy zarobić na VR-ze. Natomiast, znaczy, dobra, to może wytnijmy sobie takie już banały z drogi, takie, które wszyscy wiedzą, ale może jakby, żeby mieć jakiś baseline do dalszych dyskusji. Pieniędzy w VR jest ogromna ilość, dlatego że jest bańka na VR-a, tak? Tak jak kiedyś w webie, w bezsensownych stronach internetowych była gigantyczna ilość pieniędzy, bo była na to bańka, była masa inwestorów, która była w stanie wyłożyć gigantyczne ilości pieniędzy, tak? To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że jak mówimy VR, to my jesteśmy tutaj na Game Dev Evening, czyli rozumiemy to w kategoriach Game Devu. Największe pieniądze w VR-ze w ogóle nie są w Game Devie. Są w... Ale bym powiedział bardziej interior design, virtual experiences, szeroko pojęte, w reklamie. Czyli na przykład wymodelujmy najnowszego McLarena, dajmy do niego wsiąść i dostajemy za to gigantyczne pieniądze od firmy motoryzacyjnej, tak? Albo wymodelujmy ten super zamek i dostajmy pieniądze od rządu, bo to jest zabytek. Albo, i tak mógłbym kontynuować. Generalnie rzecz biorąc, pieniędzy w VR-ze jest gigantyczna ilość i wykorzystuje się do zdobywania tych pieniędzy dokładnie te same technologie, bo to wszystko jest real time, co do robienia gier, tak? Czyli własne silniki, Unreal, Unity, bla bla bla. Natomiast w grach jest o tyle ciężko, bo user base jest mały. W tej chwili, kurde, estymowany 1 milion userów PlayStation 4, tak? I ponad, ponad 500... To jest estymata, oni oficjalnie tak, gdzieś tam powiedzieli. I ponad 500 tysięcy Oculus plus Vive. A chyba już więcej. Słyszałam, że już więcej po przecenach Oculusa. Okej. No i mamy mocno dziwne dane związane z mobilnymi, dlatego że oni rozdają bardzo dużo dewkitów tak, za darmo. To jest prawda. Więc mamy tam ponad 5 milionów Samsung VR-ów, tak? Gdzie aktywnych użytkowników jest ponad 1 milion bodajże, ciężko powiedzieć. Daydreamów jest kilkaset tysięcy. Generalnie rzecz biorąc, to nie jest user base pod tytułem, że mamy 0,25% rynku i zarabiamy miliony, tak? Ale są ludzie, o tym będziemy dalej rozmawiać pewnie, którzy zarabiają na VR-ze w grach, trzymając nisko budżety i robiąc gry szybko. Tak. O tym pewnie będzie mówił jako lessons learned zarówno ja, jak i Karolina, bo Adam od razu zrobił tanią grę. Od razu. No, więc nie ma co się za bardzo kłócić, czy tam są pieniądze. Bo są.
I jakby możemy się zastanawiać, w jaki sposób je zarabiać, czy tylko na grach, bla 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 i tak dalej, ale od razu chciałbym uciąć mit, nie, tam są naprawdę, tam jest duży cash. Czy to się tym wszystkim inwestorom zwróci? Czy to się tym... Powiedziałem właśnie, że są pieniądze, ale... Nie, powiedziałem, że są pieniądze... Ale... W VR-ze. Nie, nie ma tam ale. Są pieniądze w VR-ze, koniec. Tak badam się tam, nie wiem, 60-tych, czy... Są jest koniec! Nie są komputery, są pieniądze, tak? Nie, są... Są pieniądze w VR-ze. Tam jest kropka. Ale jest czym branża to? Nie, jeżeli chodzi o branżę, to znowuż są pieniądze w VR-ze, ale w tej chwili są niewielkie. Oraz nie jest tak, że cokolwiek zrobisz, to pójdzie, tak? Tak, to jest... Nie wiem, czy kiedykolwiek tak było, może kiedyś na mobilach tak było, że to wrzuciłeś, to tam żarło, ale to chyba taki mokry sen post factum, że tak właśnie to działało, tak samo słyszałem. Ale porno? To nie początki wszystkiego, w sensie początki VR-u też tak. A czy z porno jest problem? Dobra, bo bardzo często ten temat jest pomijany na wszelkich poważnych panelach. Jako, że to jest niepoważny panel, to możemy powiedzieć, znaczy branża tutaj lokalnie jest niepoważna, to może od razu to jest ciężko monetyzować porno w VR-ze. Jest to na pewno super experience. Kolega mi mówi. Natomiast jest ciężko z monetyzacją tego, tak? Bo nie, to chodzi o to, że streaming jest praktycznie nie do uniesienia. W związku z czym musisz ściągnąć fizycznie do siebie film, tak? Ja się Hacy nie zgodzę z tobą. Czekaj, ale z czym, że jest niefajne, czy że streaming tak, jest trudny? Tak, z tym chociażby, że jest niefajne. Moim zdaniem problem... Ja uważam, że jest świetne. Moim zdaniem jest tragiczne ze względu na... Jeżeli chodzi o zniekształcenia na samym materiale, jest bardzo duży problem z projekcją, jest bardzo duży problem z dopasowaniem swojego headsetu do tego, w jaki sposób, w jakiej technologii był nakręcony. Fatalna fabuła. Jest fatalna fabuła, ale to jest... Że... Dobra, wracając do sensownych rzeczy... Nie. Możemy mówić, że jest fatalna fabuła w pornolach, ale... Na przykład dla mnie dużym problemem, w porno jest to, kiedy pojawia się niewidzialna ręka z prawej strony i klepie laskę w tyłek. W sensie są pewne rzeczy, których twórcy porno nie rozumieją, jako twórcy interaktywnej rozgrywki, tak? Ja bym nie chciał mieć awatara, który maca laskę przede mną. Ja bym chciał czuć, że ona tańczy przede mną, ale nie. Ale chodzi o... Kontynuując... Kontynuując, chciałem tylko powiedzieć, że jest problem z monetyzacją związany z tym, że ściągnięcie 10-gigabajtowego filmiku pod Oculusa czy coś w tym stylu wymaga faktycznie jego ściągnięcia, co znaczy, że model monetyzacyjny jest mniej więcej taki, że płacimy jakiś abonament i mamy do ściągnięcia, nie wiem, jeden film tygodniowo czy coś w tym stylu, tak? No to co w porównaniu do jakichś standardowych Pornhubów i tak dalej jest oczywiście dużą dysproporcją kontentu. Ale pewnie wymyślą to, więc jakby tu jest jeszcze czas. Znaczy ja myślę, że wymyślą to z tego powodu, że wszyscy inni cisną na streaming. To znaczy streaming to jest w ogóle, jak abstrahując od game devu, abstrahując od VR-u, streaming to jest nowa moda, w którą wciska się YouTube, w którą wciska się Facebook. Facebook dodaje, w zasadzie ciężko nie nacisnąć guzika, który zaraz zacznie streamować ci to co się dzieje w trakcie, jak siedzisz na kiblu, bo on tam po prostu jest na wierzchu, tak? Więc oni wszyscy pracują nad streamingiem. Problem ze streamingiem jest taki, bo to jest rzecz, którą się zajmowałem w ramach streamowania na żywo 360, że protokoły streamingu to jest po prostu 97 rok, tak. Ale, sorry, technicznie, masz inne opcje? No. Słucham? Czy masz inne opcje? W jakim sensie inne opcje? No, na streaming. Znaczy to się teraz dzieje, to znaczy wszyscy używają RTMP i H264, które jest totalnie badziewne. Jest H265, które przy dwa razy mniejszej bitrate daje lepszą jakość i to są rzeczy, które po prostu muszą wejść, a to wszystko dzieje się... Ale co będzie potem? Co znaczy, co będzie potem? Po H264, H265? A, jutro, dobrze, to jest tak, że jednocześnie... Jutro panele będą. Jeśli chodzi o streaming, to jest rzecz, która się rozwija w innych rynkach, na innych platformach rozwija się streaming, w związku z tym pojawi się hardware, który to obsłuży, pojawia się software, który to obsłuży, w związku z tym porno streamowane również będzie miało lepiej, bo rozwiązania, które mają służyć do tego, żeby streamował urodziny swojego, trzecie urodziny swojego dziecka, będą wykorzystane, żeby się oglądał pornole, tak? Więc to na razie jest po prostu naprawdę średniowiecze technologiczne. Jak się ma VR do coś solowego do streamowania?
Ponieważ porno w VR-ze to jest film, po prostu tak. Brutalnie film, który oglądasz i albo waży 10 giga i go ściągasz, jak HC mówi, albo możesz go streamować, a streamować nie możesz, bo technologia jest badziewna. Tylko jeszcze... Standardem streamowania teraz jest protokół RTMP, który jest zamkniętym formatem opracowanym przez Makromedię lat temu z 15. I nic w ogóle się nie zmieniło, tam naprawdę jest totalny badziew. Flash? Tak. FLV, tak. Flash Video i to jest... Tak, to jest właśnie ta klasa. Flasha już nie ma, ale RTMP został. To jest ta klasa jakości technologicznej rozwiązań streamingowych. No dla mnie też problemem jest to... A w przypadku streamingu wideo i wideo w ogóle w VR-ze to jest najważniejszy temat, już abstrahując od porno lichacego. Blisko 50... Blisko... Moja kolekcja ma się dobrze. Kontynuuj. Gratuluję. Blisko połowa ludzi w VR-ze ogląda tylko filmy. Nie porno, tylko filmy. Discovery Channel, National Geographic, koncerty, nie koncerty. Najniższy próg wejścia po prostu. Tak, tak. Czyli w zasadzie tak telewizja, tylko w VR-ze, często 3D, chociaż nie zawsze. 360 też nie zawsze. 360 robione jest fatalnie. Reżyserzy... W ogóle branża filmowa nie ogarnia zrobienia czegoś, co nie oznacza, że człowiek siedzi i jak w mechanicznej pomarańczy ma w ten sposób zrobione oczy i wpatruje się w ekran. Branża filmowa nie ogarnia, to jest rzecz, którą ogarnia branża gier, tak? Jeśli my robimy grę, to w tej grze gracz może sobie popatrzeć gdzie chce i może pójść w krzaczory, musimy to ogarnąć. Ja się nie zgodzę do końca, w sensie są przykłady rzeczy, które robią to dobrze. Na przykład jeżeli spojrzymy na teledysk Run the Jewels, zrobione w technologii 360, to jest rap grupa ze Stanów, zrobiła sobie teledysk 360 na VR, to jest bardzo dobra rzecz, która ma totalnie narrację opowiedzianą w sposób, kiedy ty musisz się obracać. To są wyjątki, tak? Tak, to są, ale też pokazuje, że są ludzie, którzy są w stanie w ten sposób o tym myśleć, są w stanie się dostosować i stworzyć coś unikalnego i dla mnie to jest ważne. A jeszcze wracając do tematu streamingu, dla mnie największym problemem, jeżeli chodzi o porno, nie tylko i tak jakby dostęp do VR-owych rzeczy, jeżeli chodzi o streaming, to jest tak jakby podejście do kontentu, podejście do zawartości. W sensie ja jako użytkownik PC-ta, użytkownik VR-u, nie wiem kiedy kto będzie streamował, nie wiem kiedy będzie zawartość dostępna w sieci, nie wiem kiedy... Ale nie mówimy o streamingu online. Na żywo, mówimy o streamingu offline, że streamujesz sobie jasne, film. Jasne, nawet jeśli. Chodzi o to, nie że... Nie wiem, jakie są statystyki oglądalności filmów porno, czy tam ile osób ogląda w 100%, myślę, że niewiele, ale... Ja też myślę, że skupuję, ale... Im lepszy film, tym mniej. Mimo wszystko wydaje mi się, że dużym problemem, jeżeli chodzi o streaming stricte, jest to, że ludzie nie wiedzą, jak dostać się do tego kontentu. Że tak naprawdę dużym problemem jest brak telegazety, którą ludzie rozumieją. Ludzie rozumieją działanie. A na takiej ma się działać. Nie, to niestety musimy zejść w ogóle do poziomu ludzi, którzy korzystają z komputerów, konsol, a nie z masy, które oglądają telewizję. Bo jakby... Myślę, że dla nas tutaj ta telewizja to jest jakieś takie mech z XX wieku, ale telewizja to jest absolutny hegemon cały czas. W ogóle nie ma do czego startować. Zaskakująco masz pytanie ty właśnie, słuchaj. Karol, to jaki masz pomysł na to, żeby przygotować ludzi do VR? To później, nie, to grubszy temat jest. Tak, przekonać ludzi do VR-u. Dobrze, wracając do kasy w VR-ze, moje spostrzeżenie jest takie, robicie gry... Nie! Większość tych gier się nie sprzeda, albo sprzeda się beznadziejnie. Niekoniecznie jest to przypadek VR-u, to znaczy w VR-ze w ogóle... VR jest hit driven, to znaczy faktycznie jak się zrobi bardzo dobrą grę i ta gra jest na topie, to potem każdy, który kupi sobie VR, to ma listę 5 świętych gier, które musi zagrać. Więc jak jesteś w tej piątce, to każdy, kto kupi VR-owy sprzęt, kupi twoją grę i to się przekłada na wspomniane już miliony, setki tysięcy kopii. To może być gra indie, to znaczy kolesie od A100, z A100, czyli ci, co zrobili Monument Valley, zrobili grę Land's End i w zasadzie każdy, kto kupi gear VR-a, jest zobowiązany do tego, żeby kupić Land's End, bo to jest pierwsza gra, którą się podaje, jedna z pierwszych gier, które się podaje. Chcesz coś ciekawego na VR-a, zagraj w Land's End od A100. Spodziewam się, że oni zarobili nieporównywalnie więcej na VR-ze, niż zarobili na grze mobilnej, mimo tego, że tam dookoła nich była jedna wielka kryja. Jeśli robisz małą grę, robisz, nie wiem, jakąś grę o podróżach i walkach ze smokami, czy jakieś inne, to może się okazać, że ta gra się nie sprzeda i już nie ma opcji. W VR-ze zrobiliśmy grę na Gira, wydamy ją na Steama, zrobiliśmy grę na Gear VR, ona nam nie zarobiła, nie była hitem. Ale wydaliśmy ją na chiński headset, budżet nam się spina, wydamy jeszcze na kolejne platformy, będziemy 2-3 razy do przodu, ona cały czas się sprzedaje, ponieważ
ludzie, którzy siadają do VR, kupują headset i zaczynają przeglądać listę gier, przeglądają listę gier, w którymś momencie lista przestaje się przewijać, jest takie, co się stało? No, skończyła się lista gier, bo ich jest 400. 400 jest ciężko pokazać na palcach, ale się da. To jest między tyle, co wychodzi, to jest między tyle gier, czy też tyle aplikacji, co wychodzi codziennie na mobile. To są wszystkie gry na Gear VR-a i to jest duża kolekcja na tym headsetie. To jest w ogóle coś, co jeszcze w ogóle nie zaczęło działać. Więc gra zrobiona, dobra gra zrobiona na VR-a, jeśli nie zarobi natychmiast, to po sportowaniu na kolejne platformy jest w stanie zarobić. Tak? Więc jakby, jak się wybiera, jaką grę się będzie robił następną, warto związanie. To jest ciężkie do zrobienia w ogóle, tak? I tak naprawdę nie należy robić gier na peceta. Raczej. Gołego nie tak. Ja mam... Panel o VR-ze. Mówię o VR-ze na pececie, tak? Jakby skala headsetów, jeśli chodzi o VR, to nie są pecetowcy. Znaczy, PC to jest polska domena. Żeby nie było, u nas nie ma konsol. Na całym świecie królują konsole, u nas konsol nie ma. U nas są pecety, więc to się nagle nam jakby lokalnie przekłada na to, że to jest popularne. Tak jak się nam przekłada, że film pierwszy był wielkim hitem światowym. Nie. Pecety nie są ważną platformą, nie są kluczową platformą. Ludzie chcą korzystać z konsoli, tak podpiąć sobie PlayStation VR-a, włożyć sobie telefon w headset i zagrać, a nie kupować jakiegoś peceta, który jest do niczego niepotrzebny. Więc gry VR-owe robione na mobile, portowane na wszystkie możliwe platformy, ewentualnie lokalizowane na języki, to jest coś, co jest po prostu w stanie czysto biznesowo się spiąć. Gra z sercem włożona indycza może się po prostu nie spiąć, prawdopodobnie się nie zepnie. Mieliśmy takich gier przykładów kilka w ostatnim roku. Nasza gra się nie spięła w pewnym stopniu. Ja myślę, że nie skłamię dużo, nie mogę powiedzieć za dużo, nie wiem. Ile mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tak. Plastic is no more, jeżeli chodzi for o VR-owe gry. For the obvious reasons, tak? Więc z jednej strony tak, nie spięło nam się, ale z drugiej strony wiem, że gdyby nie VR, to bylibyśmy jeszcze w większej dupie. Mhm. Więc to jest tak, jakby VR to jest, powiedziałbym, nawet nie skłamię, jeżeli powiem 50-60% tego, co zarobiliśmy. To jest w miarę safe bet, tak? Tak, to jest loteria. Safe bet, to jest naprawdę safe bet. I jeżeli jesteście jednoosobowym, dwu-, trzyosobowym zespołem, VR to jest najbezpieczniejsza droga, jaką możecie obrać w tym momencie. Bo to jest gwarantowana sprzedaż na poziomie 6 tysięcy kopii, 5 czy tej mediany. Nie, w tej chwili jest 8 platform takich, które są w stanie zarobić pieniądze. Jasne, ale wiesz. Są platformy, znaczy, może inaczej. Musisz włożyć pieniądze. Ale zrobienie gry raz, a potem przeportowanie na inne SDK to jest w ogóle serio. Znaczy to jest kwestia taka, że teraz zajęliśmy się portowaniem gier na VR-ze. Ktoś ma grę na VR-ze, zapraszam, sportujemy na chińskie headsety. Chińczycy na przykład płacą za sportowanie gry. Że dostajesz kasę za to, że zrobisz grę na chińską platformę. SCQ not, tak? Więc niech ktoś mi wskaże platformę, na którą dostaniecie kasę za sportowanie swojego indyka. Nie wiem, jakaś chińska konsola do gier, nie wiem, Nintendo Switch płaci za sportowanie gier? Nie płacą, nikt nie płaci, wszyscy mają wywalone. Deweloperów jest tyle, że ciężko było tutaj kupić bilety na event w samej Polsce, tak? No generalnie na świecie jest tego jeszcze więcej. I z jakiejś... No? Co? Bo na Nintendo jest bardzo mało gier. I Nintendo płaci za to, żebyś sportował grę? Czy jest łaskawy dać ci ewentualnie dev kit? Wypożyczyć? Ja nie wiem, ale jest mało gier. Jest mało gier i co z tego? Ale nie mało ludzi, którzy to robią. Dlaczego jest to? Nintendo jest też trochę robisz grę na Switcha, nigdzie indziej, czy wszędzie indziej będziesz musiał się narobić, żeby ją sportować. Nintendo też jest tak jakby trochę poza tym tematem, bo Nintendo ma zupełnie inny model sprzedaży, tak zabrania streamowania swoich gier. Tam jest dużo rzeczy, które Nintendo robi, które sprawdzają, że te gry się sprzedają lepiej na Nintendo niż gdziekolwiek indziej, a VR nie do końca. Więc jeśli ktoś miałby mnie zapytać, jak można, a propos padelu o trenda, jakby ktoś miał zapytać, na czym można zarobić w grach, to ja odpowiadam, na casualach, jeśli się potrafi je robić. A mało kto potrafi i na VR-ze. Daj Hacemu mu powiedzieć, bo widzę, że Hacy chce... Nie, no ale jeszcze Karolina nie zwała się prawie wcale. Proszę, Karolin. Teraz, może teraz powiedzieć, czy jak zarabiać pieniądze na VR-ze, to z wydawcą czy was? Samego, jednak lepiej. No, o wydawcach to jutro. Bo ogólnie myślę, że w VR-ze najważniejsze jest budowanie community i jakby stały kontakt z community, bo nie wiem, czy też macie takie spostrzeżenia, ale trendy, jeżeli chodzi na przykład o movement, bardzo się szybko zmieniają. Rok temu mieliśmy rok tak zwanej teleportacji i wszyscy chcieli się teleportować. Dałeś free movement, od razu było, że nie fajnie, że wymioty. W tym roku jest 180.
180 stopni na odwrót. Czyli 180 stopni na odwrót. Mamy coś tak, wychodzi dzisiaj Long Iho, wyszła Iho Arena. To jest gra, gdzie jest zero gravity, poruszasz się. I teraz moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby być on time, żeby być w punkt i wiedzieć, co w VR-ze będzie fajne za rok. Bo jak teraz zaczniecie produkcję, najwcześniej skończycie za 6 miesięcy. A wtedy tak naprawdę VR będzie zupełnie czymś innym, bo jest na tyle młody, że zmienia się po prostu strasznie szybko i dynamicznie. Czyli Detach było stworzone ahead of its time. Yeah. Alicja tak samo, mieliśmy free movement. No. Ale to znaczy, że tak dalej, bo teraz możecie wejść jakby na taką falę, ale związaną z tym, że jednak jesteście taką drogą. Się... Kwestia odnalezienia znowu tak, drogi. No jakby, dokładnie, drogi znowu do mediów i tak dalej, znaczy, to jest prawda. Ja się z jednej strony zgodzę z tym, że podejście do VR-u w tym momencie powinno być podobne do tego, które zostało nam zaprezentowane w takim filmie w Hollywood, z chyba z 96 roku, który się nazywa Strange Days, gdzie gość sprzedaje wspomnienia innych ludzi jako doświadczenia innym ludziom. Więc no to jest to porno. Tak, tak, to jest porno, to jest napad na sklep, to jest GTA, to jest tak jakby i jakby świadomość tego, że to jest autentyczne przeżycie, tylko multiplikuje naszą chęć zagrania w tego. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy na VR i wiesz, że wirtualna rzeczywistość dostarczy, czyli doświadczenia, które jest zbazowane na przeżyciach autora, jest mega system sellerem, tak jakby. Jeżeli jesteś w stanie to wyprodukować w krótkim czasie, tylko i wyłącznie lepiej dla ciebie, tak? Ale w długim terminie to nie do końca się będzie sprawdzać. Wydaje mi się, że ludzie będą wymagać po prostu więcej. Stricte po prostu. Okej, okay, możecie takie rzeczy robić, to graficzne produkcje na pewno będą na topie przez jakiś czas. Przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o VR. Ale w końcu się skończą, nie? I w końcu będzie ten moment, że ludzie też będą tym znudzeni. To jest też klucz, tak jakby jeżeli chodzi o wszystkie gry, nie tylko o VR-owe. Tak na dobrą sprawę, jeżeli popatrzycie na grę, jej celem koniec końców jest to, żeby się znudziła graczom. Tak jakby to jest ultimate przeznaczenie gry. Masterujesz system, masterujesz mechanikę, masterujesz fabułę. W pewnym momencie po prostu to ci się przeżre. Nie ma opcji, żeby ci się nie przeżarło. Tak jakby ultimate destiny of the game, żeby ci się przeżarła. Ważne jest to, żebyś sprzedał tego na tyle, zanim się przeżre, żebyś wyszedł na swoje, tak na dobrą sprawę, tak? I jakby VR pozwala ci sprzedawać dużo krótsze rzeczy, z dużo krótszym doświadczeniem. Za dużo większe pieniądze. Za dużo większe pieniądze. I to jest klucz tego, tak na dobrą sprawę. Co sądzicie w ogóle o cenach w VR-ze? Bo te ceny są niektóre naprawdę zawrotne. To jest $39 na przykład za grę, która ma, nie wiem, 3 godziny gameplaya. A ty? Znaczy ja mogę powiedzieć, my mamy grę, która ma 2,5 godziny gameplaya w singlu i ma multi, w które nikt nie gra. W związku z czym ma 2,5 godziny gameplaya w singlu. 2,5 godziny plus 10 minut czekania na pusty Steam serwer. Więc i sprzedajemy ją za 20, tak? Jestem absolutnie przekonany, że gdybym ten content wypchnął na desktopa, to bym miał mixed reviews albo albo negative reviews, tak? A mamy mostly tam, mamy 81% na Steamie, to jest tam mostly positive czy very positive. Więc to jest jakby jedna informacja, że tak, VR to jest taka nowa technologia, to rynek pozwala na więcej. No bo są bardziej wyrozumiali, no bo kurczę, zapłacili 1000 zł, 1500 plus komputer i tak dalej za headset. No to już oni chcą cokolwiek, tak? Oni chcą content, bo tego contentu faktycznie jest niewiele. Tak jak mówi Adam, można przelecieć przez... My jesteśmy na przykład jako Detach bardzo często w top sellers, na przykład tam, nie wiem, lokali na przykład, albo na Steam Summer Sale byliśmy nawet top sellers tam w pierwszej dziesiątce na świat. Ja patrzę, w Polsce na przykład wystarczy, że sprzedam 8 kopii dziennie, jestem w top sellers, tak? Wiecie, jakby skala, jak gdyby nie... rozmiaru rynku jest taka, że naprawdę to, z czym wy się z czym niewiarowcy się w tej chwili najbardziej biją, to jest visibility, tak? Tak. To jest najgorszy problem w tej chwili. Ja mam, Łukasz, pytanie do siebie. No. Czy wy się przeceniacie już teraz, czy nie? Co robimy, przepraszam? Czy się przeceniacie? Na Steam Summer Sale... To jest dla mnie taki klucz. To jest fajny przykład. Przeceny na Steamie, na VR-ze były do 20%. My 20% od ceny bazowej, nie było 70% taniej, nie było 10 gier 90% taniej i jeszcze dorzucimy tam... My zrobiliśmy premierę,
w dzień premiery, czy tam, nie przepraszam, nie w dzień, ale tam w 3 dni od premiery zrobiliśmy tam 1500 kopii. I w tym samym czasie, miesiąc później, bo z tym summer sale minus 20%, zrobiliśmy 1700 kopii. Więc jakby, po pierwsze, Steam Summer Sale działa. Wow, szok. Po drugie, faktycznie mieliśmy jak gdyby drugą premierę, tak? W ogóle Detached sprzedało 7000 kopii na Oculusie plus Steamie. Break Even mamy na 16000. Portujemy w tej chwili na konsolę, a sprzedaje się dziennie gdzieś tak 20 kopii w tej chwili po Steam Summer Sale, nie? Czyli mamy gdzieś tam $400 przychodu dziennie. I w kontekście, że ta gra kosztowała $250,000, tyle kosztowała, to jest okej, z konsolami będzie okej. Nie jest to jakiś spektakularny sukces, więc w 100% zgadzam się z Karoliną. Dobra, 3 lata developmentu Detached to było za dużo, tak? Jakby zdecydowanie Oculus zresztą na wszystkich możliwych eventach mówi: maksymalnie róbcie gry za $250,000, tak, a oni to mówią na warunki amerykańskie, tak? I teraz będzie też ciekawa sytuacja. Najlepiej grą sprzedającą się na Oculus Store, to chyba był news ze wczoraj, jest Decline. Decline Development trwał 8 miesięcy. Oni to w ogóle podwójnie sprzedali. Pierwszy raz sprzedali to po prostu na pada razem z bandem do Oculusa i drugi raz sprzedali to za pomocą jeszcze Touchy. I to jest bardzo fajny w ogóle pomysł na promocję VR. Jeszcze jakby jedną rzecz, którą chciałbym bardzo powiedzieć jakby jasno o VR-ze, bo bardzo często jest taki agresywny stosunek do VR-a na zasadzie: no ale da się w ogóle kurde na tym zarobić, ale są to pieniądze, nie, no budujesz pewnie, nie, i tak dalej. I to jest okej, bo faktycznie zależnie od tego, co robimy, zarabiamy więcej lub mniej pieniędzy na tym i faktycznie nie jest prosto. Ale totalnie nie rozumiem i szczerze to teraz mówię, wydając grę faktycznie na VR-a i robimy też drugą grę na VR-a. Tylko jeszcze jej nie ogłosiliśmy, ale robimy to za pieniądze NCBR-u. To nie rozumiem tego takiego hejtu na zasadzie, że przecież to jest bez sensu, tak? Moim zdaniem to, gdzie jesteśmy w VR-ze, to jest era pre-iPhone ekranów dotykowych. No jasne, ale to po znaczy, prostu, tak? Jak gdyby jesteśmy w tej erze i teraz my tutaj chyba, tak mi się wydaje, nie wiem, ja na pewno, jesteśmy na zasadzie: kurde, gdyby poprawić te najbardziej wkurzające rzeczy, to i to, Jezus Maria, to może być genialne. Nie, absolutnie. Nie? Czyli czekamy na tego iPod Toucha dokładnie, mi się wydaje, tak? Czekamy na iPod Toucha. Każdy, kto miał headset na głowie, tak na dobrą sprawę, jeśli zagrał w jedną dobrą rzecz, na nim rozumie potencjał i wie, że tam jest... No nie, no, ekstrapolując to... Tam w VR-ze jest po prostu lepiej, nie? Możemy mówić, że... Powiedzieliście, przeżyliśmy, tak? Przetrwaliśmy, udało się. Teraz co dalej, tak? Bo to ma być chyba punkt tego, co się dzieje z tym VR-em dalej. Dobrze, ja bym wziął to pytanie, kolejne pytanie, które chciałem tutaj poprowadzić. Co dalej z VR-em od strony technologicznej najpierw, bo to jest istotny element, który... Jeszcze wtrącę z pytaniem, bo macie wrażenia, że w tej chwili to w takim procesie robili grę na mobilki, w czasie gdy najlepszy sprzęt jest Nokia 3310. Tak. No tak. Nie. Robimy gry na mobilki, kiedy najlepszym sprzętem są te gówniane touchpady z rysikiem. Tak. Tylko, że w pewnym momencie weszło i podtacze, tak? I chodzi po prostu o to, że trochę czujemy, że są jakby dwa fronty. Ludzie, którzy twierdzą, że to jest 3D w telewizorach, czyli to umrze, versus ludzie, którzy mówią: kiedyś wejdzie iPod Touch. I teraz, kto szybciej zrobi dobrą grę na iPod Toucha, ja czy ty? W sensie, wiesz, firma, która ma pewien jakiś tam know-how versus firma, która nie miała know-how. Nie? Ale nie, bo to nie jest tak. A na iPod Touchach zarobił Apple, a nie firmy, które kurwa pierdolę tam miały... Czyli mówisz, że Infinite Dreams nie zarobiło na iPod, na iPhone'ach i tak dalej. Jedna z się tam odnalazła, zdążyła. Większość firm, które na początku odnalazła się świeżych graczy wchodzących, po prostu nie mieli... Ale to się tak, ale to nie byli świeży gracze, którzy byli świeży i w ogóle wcześniej... Właśnie nie wiadomo, bo no. W przypadku iPada nie. Ale dobra, jaka jest argumentacja, Marek?
No jak? W sensie jak nie, bo ale Marek, wyczucie to... jest, że agenda jest taka, że nie ma sensu. Takie mam poczucie. Nie. No to nie, no bo w sensie zadaj konkretne pytanie. Chwileczkę. Bo byli świeży gracze i to jest fantastyczna okazja, bo to znaczy, że to nie jest tak, że EA Games wejdzie na VR-a i tam wrzuci 100 milionów dolarów i zrobi grę. No nie zrobi, bo nie wejdzie Supercell na VR-a i nie powie, to teraz zrobimy tam jakiegoś na VR-a, nie? To są firmy, które mają swoje jakby dziedziny. W pewnym momencie pyknie, to wrzucą. Tak, oni tak naprawdę czekają. Tak, ale oni się spóźnią o parę lat, oni mają gigantyczną inercję. Tak jak było z mobilami, zanim na mobile weszły wielkie firmy, zanim EA wydało Dungeon Keepera, który był parową, to minęły lata. Dokładnie. Tak. Można by polemizować, czy oni się spóźnią. Prawdopodobnie oni kupią tych, którzy to zrobią. Tak, bardzo dobrze, mogę sprzedać. Ale to dobrze dla nas. Ja też mogę. Ja jestem na sprzedaż. Ale tak to będzie wyglądać. 10 milionów dolarów. Ale tak właśnie wygląda polityka. Ale w tym roku. Co? Tanio. Za rok będzie drożej. Polska, nie? Ale za rok będzie drożej. Więc jaka jest przyszłość VR? Ale przyszłość VR chciałbym porozmawiać z strony technologicznej, bo z VR-em jest tak, że mamy VR na pecety, czyli Vive'a i... Oculusa. Dobra. Vive'a, Oculusa, chińskie headsety, OSVR-a od Razora. No, OSVR i chińskie headsety możemy pominąć. Mamy Vive'a i możemy Oculusa. Nie zgadzam się z pomijaniem chińskich headsetów, absolutnie się z tym znaczy, nie zgadzam. Dobrze, ja też wiesz, że ja też się z tym nie zgadzam, ale jakby to jest trochę osobny temat. Chciałbym zwrócić uwagę, że w casualach, które robimy, mamy dwa rynki czołowe. Równolegle Chiny i te rynki zarabiają tyle samo pieniędzy. I potem jest jakaś reszta świata. Pomijamy. W zasadzie. Jest też Polska, ale o tym to w kategoriach dowcipu można pogadać. Tak, Polska jest ciekawa. W związku z tym, jeśli chodzi... Top 5! jeśli chodzi o VR na PC-cie, no to mamy podstawowe headsety Oculusa, aka Facebooka, co jest bardzo istotnym elementem. Mamy Vive'a, czyli Steam'a, to też jest istotne od strony game devu. Z drugiej strony są konsole, czyli PlayStation VR, który ma, oraz Xbox Scorpio, który nie ma żadnego VR-a, ale... Będzie miał. Ale wiadomo. Pójdzie na święta, na 100%. W grudniu będzie premiera. Ale wiadomo. Będzie premiera. My to wiemy. Więc wszyscy to wiedzą. Więc są konsole. No i trzeci rynek, który polega na tym, że się używa telefonu i wkłada się go w coś. Tak. Jak ktoś nie widział, nie macał. To naprawdę jest jak majtki, tak, no. Tylko zakłada się na twarz, nie? Ale powiedz, że jest nie, to jest taki żart z przegranych. Pozdro dla kumatych. Co? Ja jeszcze Daydreama nie miałem na oczach, możecie sobie gadać dalej. Usłyszał, że majtki. Wiesz, że tam nie ma telefonu. Więc to jest headset Samsunga, gdzieś tam któraś stara generacja, którą rozdawali wszędzie. Do tego się wkłada telefon Samsunga. Ze względu na to, że w telefonach były scalaki, akcelerometry, magnetometry, po 50 się zapłaci dolara za takiego scalaka, to wtedy on jest wystarczająco szybki do VR-u. Ale tutaj oszczędzono. W skali produkcji wszystkich telefonów to są setki milionów dolarów. No ale wtedy jeszcze nie wiedziano, że się przyda, więc trzeba dodatkowe urządzenie z akcelerometrami. Ale nowe telefony są od dolara droższe i można je włożyć w cardboarda, można je włożyć w coś takiego i po prostu działają. I to jest rzecz, która nadchodzi. W związku z tym mamy trzy ścieżki VR-owe w tej chwili. Czyli pecety, konsole, mobile, a każda firma na świecie w tej chwili pracuje nad kolejną rzeczą, czyli headsetem standalone'owym. Tak. Czyli nie trzeba włożyć telefonu już. Po prostu mamy urządzenie, zakładamy, gramy, odkładamy, podpinamy do prądu. Teraz jak sądzicie, co będzie istotne i na czym ludzie będą grali? Ja myślę, że albo nie tylko grali, oglądali też te swoje portfolio, czy na tym co Apple wyda, nie? Wszyscy wiemy, że Apple czeka. Poczekajmy do jesieni. Tak. Apple czeka. O, to już teraz? Dobrze, zanim Apple. Ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do tego, czy który headset będzie generalnie siedział. Ja bym chciał, żebyście odpowiedzieli mi na pytanie, czy widzieliście w tym okresie, który już minął, od kiedy został wprowadzony chociażby pierwszy consumer version Oculusa, Killer Appa. Czy wy widzicie rodzaj projektu, który rzeczywiście przynosi hajs i można robić tą niszę i to będzie przynosić hajs, jeżeli będziesz go robił w jedną, dwie osoby i to będzie przynosić pieniądze. Czy jest coś takiego? Znaczy, dobra, ja może jestem geekiem, aczkolwiek ta gra sprzedała się świetnie. Jest w Early Accessie, da. To jest Vanishing Realms. Oj, to jest w ogóle świetny temat. To jest świetny temat. Gra zrobiona przez jedną osobę. To jest zwykła gra. To jest
średni, żeby nie powiedzieć słaby, żeby nie powiedzieć... Nie jest to ładna gra. Biedny Dungeon Crawler. Tak. Ale jest w VR-ze. Tak? I teraz... Jest cały w VR-ze. Jest tak naprawdę... To jest... Granie w Vanishing Realms dla mnie było najbliższym holodecka przeżyciem, jaki miałem w życiu. Czyli jakiś tam goblin strzela do mnie strzałą, ja się zasłaniam tarczą. Ta strzała przebija mi tarczę i widzę grot tutaj, takie wow. I jedyne czego brakowało, no to oczywiście nie było force feedbacku, no bo come on. Jest. Jeszcze. I to było takie, kurde, dajcie mi Baldur's Gate albo Fallouta 4, takiego. Ja jestem w stanie zapłacić 800 euro. Jakby ktoś w tym momencie, jak ja grałem w tą grę, podszedł do mnie, słuchaj, mam taką grę, tylko że to jest Baldur's Gate, to jest duże i nie takie słabe i biedne i małe. Zapłać 800 euro za tą grę, to ja wtedy, gdzie jest moja karta kredytowa? Tu, proszę, tylko daj mi tego Baldur's Gate'a. Hacy, oglądaliśmy te same trailery z PSVR-u. Nie, pies wierowy headset. Aha, wygląda okay, dobra. Cena raz, dwa, nie ma chwilowego glera, gumowe opaski na rąk, można go wymieniać, jest w miarę higieniczny, łatwo go wyczyścić, jest taki użytkowy, naprawdę bardzo dobrze użytkowy, plus tarcze są naprawdę ergonomiczne, dużo lepsze niż kontrolery Vive'a w tym momencie i dużo lepsze niż kontrolery Move'a w tym momencie. Generalnie kontrolery Oculusowe moim zdaniem miażdżą wszystko w tym scenariuszu. Chciałbym znać waszą opinię na ten temat, który headset jest najlepszy. Ja się zgodzę z toczami, zdecydowanie. Ja ogólnie cały pakiet Oculusa. Sama mam domu Oculusa, uważam samą siebie za gracza VR-owego po prostu. Jak staram się grać na swojej własnej przyjemności. I zdecydowanie wybieram Oculusa. Jest moim zdaniem i headset jest bardzo wygodny. Ja się w nim, na przykład ja się trochę w PlayStation VR, trochę się tak czuję, jakby to zaraz miało mi zlecieć z głowy. I może to jest po prostu problem u mnie, ale nie czuję się w nim tak swobodnie. A w Oculusie naprawdę czuję to zanurzenie. I dzięki temu, że teraz są też bardzo dobre te ekskluzywne apki na Oculusa, naprawdę można fajnie spędzić czas. Ja Oculus, zdecydowanie i tacze i gogle. Rozdzielczość, wszystko, super. FPS-y, stabilne, najłatwiej się robi. Okej. Jeśli chodzi o kontrolę rąk, myślę, że to byłyby tacze Oculusa. Przy czym tracking Oculusa jest... No, to jest po calaku, to jest masakra, to co oni zrobili, to jest masakra, ale tacze są fenomenalne. Nie miałem jeszcze Knuckles, zakładam, że Knuckles mogą być dobre i wtedy połączenie latarni, Vive'a z Knuckles może być tym, co trzeba, plus jeszcze trzeba się kabla pozbyć. A ponieważ jeśli chodzi o kabel, jestem tym purystą i kabel to jest porażka, to jaram się jak córka Stanisa na Daydreama, który będzie bezprzewodowy. I jestem w stanie przeboleć, że będę miał tylko 3 stopnie swobody. Niestety nie będzie tam można chodzić, to znaczy to będzie takie, że można się przechylać, można zrobić krok lewo, prawo, nie będzie można bezpiecznie zupełnie chodzić. Ale w tym momencie Daydream w tej wersji mobilnej to będzie absolutnie najlepsze rozwiązanie dla mnie. Jakby do tego dodać fajne kontrole rąk i możliwość chodzenia faktycznie, to byłby absolutnie najlepszy headset. Ale nie ma czegoś takiego, to też jest fajne w VR-ze, znaczy nie ma takiego sprzętu, który jest absolutnie najlepszy pod każdym względem, tak? Na rynku świadomość jest taka, przynajmniej była przez jakiś czas, że jedyną wadą iPhone'a to jest cena, poza tym jest absolutnie idealny. Ja się nie zgadzam, ale rynek uznał, że iPhone jest idealnym smartfonem poza ceną, tak? W VR-ze nie ma idealnego rozwiązania. Jeszcze. Hacy? Znaczy... Czym się najlepiej ogląda porno? Zdecydowanie w Oculusie. Dlatego, że ja siedzę przed komputerem, tak, a latarnię mam, wiesz, tu i tu w pokoju, ale więc do Vive'a musiałbym się trochę cofnąć, a Oculus od razu zakładam działa. Więc poważnie, do sitting experiences, nieważne czy porno, czy gra, czy cokolwiek, to wolałbym Oculusa, ale mimo wszystko najbliższe przeżycie holodeckowe, jakie miałem w room experience, w room scale'u Vive'owym. I dlatego ja chyba bym powiedział Vive, aczkolwiek częściej używam Oculusa. Właśnie, co masz przypięte do komputera? No? Nie, jedno i drugie, wiesz? Jedno i drugie. Jest to trudne, bo no nie jest prosto mieć 3 monitory i 2 headsety podpięte na nas do komputera, ale da się.
i mam podpięte jedno i drugie naraz, ale faktycznie Oculus po prostu ma to do siebie, że dobra, mam te dwie latarnie, bo mam touche, więc po prostu mam tutaj headset, zakładam i działa. A do Vive'a muszę wstać, muszę zdemontować rurkę na środku pokoju, którą mam, więc generalnie jest dużo roboty. Zanim mogę używać room scale'a. Ale jak już masz rurkę, to wiesz, do tego porno, to no, ty masz taki potencjał. Dobrze, słuchajcie, jest 7, czyli minęła godzina. Tak, dziękujemy bardzo. Nie no, ja bym... Jakieś pytania? Czy są pytania z sali, co byście chcieli wiedzieć? Ale były cały czas. Dobrze, ale może jeszcze jakieś, tak? Coś się komuś urodziło. No dobra, Nintendo wchodzi na rynek VR, puszcza do Switcha VR. Okay. Czy to cokolwiek zmienia, czy to cokolwiek robi? Jedyna rzecz, która zmieni w VR, to będzie jak Apple wypuści VR. To jest jedyna rzecz, która zmieni na zasadzie takiej, że jebnie. Tak. Wszystkie inne rzeczy to będą zmiany organiczne, to znaczy... Znaczy na zasadzie to będzie kolejna platforma do portingu, znaczy, koniec. Nie, nie, chodzi o to, nie, że... To będzie jeśli augmented reality istnieje... Ja nie wiem ilu lat, ja augmented reality zajmowałem się ze 4 lata temu. Używałem czegoś, co się nazywało Metajo, a potem to Metajo zniknęło. A potem się okazało, że wróciło. Teraz jest Meta 2. Metajo wróciło 2 miesiące temu, nazywa się teraz ARKit. Bo Apple po prostu kupił sobie firmę, która była good enough i zrobili augmented reality. Apple odkrył augmented reality, jest po prostu... Ludzie dostają pierdolca, za przeproszenie na punkcie tego. Na jesieni wszyscy użytkownicy w miarę współczesnych iPhone'ów, to do 3 lat do tyłu, będą mieli obsługę ARKita. Wszystkie jakieś najgłupsze miarki, gdzie mierzysz sobie rozmiar swojego pokoju, robią furorę. Mają jakieś tysiące, setki tysięcy obejrzeń na YouTubie, tak? Na jesieni nagle augmented reality, które jest dostępne od lat, ponieważ zostało doprawione amazingiem Apple'a, będzie wielkim boomem, być może to skłonie. No nie, no ale spłyciłeś to strasznie. Ja to widzę z punktu widzenia third party dewelopera, to ja to widzę tak. Google się sra od 3 lat, żeby kurde nie, tego się nie da zrobić, trzeba customowy telefon, trzeba hardwary, trzeba coś tam. Apple mówi, nie, chuja to i wszystko możesz zrobić tym. Bam! Ale więc też ja myślę, że jeżeli sensie, Nintendo wejdzie na rynek VR-u, to albo wejdzie w taki sposób, który rozjebie graczom mózgi, albo nie wejdzie w ogóle. W sensie... Nie, jeżeli chodzi o wejście Nintendo, będzie to powiązane. Myślę, że to się zdarzyło raz. Albo z Mario. Zły i jakby... Tak, ja się nie zgadzam. Ale właśnie moim zdaniem... Nie rozjebią, będą znowuż krok do tyłu tych tonów. Dokładnie, that's the clue. Moim zdaniem... Zrobił 640x480, ale będzie Mario. Dokładnie, ja myślę, że będzie tak. Będzie VR, który będzie na poziomie TK2, ale będzie Mario. I dlatego moim zdaniem oni nie wejdą na VR, dopóki nie będą mieli... Mario w VR-ze. Nie, dopóki nie będą mieli tego Kinect-upa, tak jak... Mario. Nie, to nie mam. Nawet Zelda się nadaje na VR, jeżeli graliście. Znaczy to nie jest gra, która nadaje się... Dobra, są jeszcze jakieś pytania? Bohacego suszy. No, zacznie sikać mi się chce, ale okej. Okay. Już! Ja mam pytania. Ale pytasz o social... To jest super temat. Bo oni chcą wejść na to grubo chyba, nie? Co? Ale to jest w ogóle... trochę, bo chyba kupili Oculusa. Tak Rozważają. Nie, social experience w VR-ze to jest absolutnie niszczące mózg doświadczenie. To znaczy to jest w ogóle... Znaczy, z tym się zgadzam, tylko się zastanawiam, czy Facebook, który... Ale oni totalnie chcą w to wejść, ponieważ oni chcą z tego zbudować... Znaczy jakby... Ja zakładam, że Zuckerberg widzi świat taki, jaki on będzie, powiedzmy, za 10 lat. Albo jest w stanie wyszejpować go sobie, jaki on będzie za 10 lat. No i mówi się, za 10 czy za 15 lat... To nie będzie tak, że będziemy jakieś takie badziewne gogle zakładali, które będą miały kabelek, baterie czy coś takiego. Tylko będziemy zakładali takie coś. Będzie projekcja w ogóle prosto w retinę i będziemy mieli VR-a, czy tam AR-a, czy cokolwiek będziesz chciał. Dokładnie, ja będę miał ładnego awatara. A może będą takie okulary, jak on ma przezroczyste, nie? Będę miał ładnego awatara. I wtedy będziesz chciał się spotkać z babcią, a zakłada okulary, to ty będziesz młody. Nie wydaje wam się, że Facebook spowoduje drastyczne zwiększenie nakładów. Nie tak będzie, nie znaczy. Będzie plaster dla mnie. Z tego, co ogólnie jest na teraz, to tak nie wyszło. Ogólnie taki trochę fail był z tą apką na
Google'a, od Facebooka. Ale jaką łapką? Ze Spaces? No. Ale to jest aplikacja tak fatalna, że w ogóle nie mam czego. Spaces nie było w stanie dostosować się do tego systemika, na którym ja pracuję. To w ogóle masakra. Że social media będą w stanie wywołać push w VR. Nie wierzysz? Absolutnie nie. Nie. Ja tak sobie. No to Snapchat grubo pojechał, bo ma swoje okulary, które ale to są... Nie, ale nie, no dobra, ale nie, VR, nie Karol, bo nie są dwa mocno rozdzielne ruchy, tak? VR jest z jednej strony dość mocno intymny, bo się odcinasz od wszystkiego i tak dalej, ale z drugiej strony tak zwana holoportacja, tak? Czyli że ja zakładam VR-a i kumpel w Kanadzie zakłada VR-a i pijemy sobie piwo. Gorzej! GDE 2025, nikt tu nie przyjeżdża, wszyscy się do wjeżdża, tak? Nie wyjeżdża. Dokładnie, unlimited space, trafik wymodeluje. Chwilę. To nie jest takie proste, ponieważ wtedy może być w pierwszym rzędzie albo w trzecim i problemy prawdziwego świata przenoszą się do VR-u nagle, nie jest łatwo, nie? Nie, nie. Dobra, kolejne pytanie. Ale social VR to jest way to go, to jest dziękuję, w ogóle... Dziękuję, Kacprze. Z VR-em jest ważna rzecz, że z VR-em może zagrać 80-letnia siwa pani i ona wchodzi w ten świat i, tak, i działa. Tak. To nie jest tak, że dajesz babci twada i jest... Tak. Ale Mysiu, o co ci chodzi? No, każdy z nas wie, jak używać nie. głowy, da, nie? Znaczy chwila, nie, robisz experience ten, który był na Oculusie na początku. Wiemy, jak poruszać głowę. Że stoisz na wysokości 40 piętra na platformie i ja to jest wiem. Wysoko. I pokazujesz to człowiekowi, który nie ma żadnego związku z grami i uważa, że gry to jest rozrywka dla baranów, ale jak stoi na tej platformie, to on tam czuje powiew wiatru i on czuje stres, że zaraz spadnie. I to jest kompletnie inne doświadczenie, działają zupełnie inne emocje i to jest absolutnie inny rodzaj doświadczenia. W związku z tym VR ma niski próg wejścia dla ludzi zwykłych. A czy na Pixel Heaven podchodzi do mnie bonsai, taki mega zajarany, i pokazuje mi tak, ale tak centralnie tu mi pokazał komórkę. To jest przyszłość VR-u. I na tym taka starsza pani, 70 parę lat, z torebeczką, no tak, troszkę właśnie. Grubsza, ogląda przypuszczalnie jakieś dzieło sztuki, bo to było... Ona oglądała... Bo to bądź. Nie. Ona, ta pani, ja ci wytłumaczę. Co ona oglądała? Okej, okay, buduję kontekst. Kontekst tekstu polega na tym, że ta pani w tym VR-ze oglądała... Porno! Salę neoplastyczną w muzeum w MS2, MS kwadrat łódzkim i była ona odwzorowana 1:1 i ze względu na to, że dzieła sztuki, które się w tej sali na ogół znajdują, wyjechały do Madrytu na jakąś tam wystawę właśnie modernistyczną w Madrycie. I ona tęskniła za tą wystawą. Dokładnie, absolutnie ona tęskniła za tą wystawą, ona była wielką fanką zawsze tych dzieł sztuki, które się tam znajdują. My je odtworzyliśmy, ona założyła headset, była niebo wzięta. I to się sprawdza, ale to jakby klucz tego nie leży w tym, że z jednej strony klucz oczywiście tego leży w tym, że ona spotkała w VR-ze to, co jest dla niej wspólne z jej rzeczywistością, tak jakby... Znaczy ja się tylko chcę zgodzić z jedną rzeczą, ja tam też o tym mówię, mega intuicyjne. Że właśnie, dokładnie, że to jest mega niski próg wejścia, tak. Na przykład nie wiem, moja żona nie jest graczką, a w Virtual Labie tak. Valve spędziła 3 godziny odganiając nogą psa, tak. I po tym... a Valve nie ma obsługi trackingu nóg, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, no bo każdy wie jak poruszać rękami i głową, a kurde obsłuż pada w Assassin's Creed. Ja ci powiem, Łukasz... Daj nie grać o trójkąt, nie? Daj nie grać, dokładnie, daj nie grać o anegdota związana z tym... Bo można B. Totalnie anegdota związana z tym, ostatnio dałem mojej mamie do zagrania prototyp mojej gry i ciekawa rzecz, zrobiłem kontrolce na wsadzie, potem zrobiłem je na strzałki zadziałały wsad za nic. To się jest w pewien stopień tak jakby ukontekstualnienia kontrolców, które ludzie rozumieją, jeżeli patrzą na klawiaturę, wsad nie kojarzy się z niczym, strzałki kojarzą się ze wszystkim. Czyli twoja mowa jest nubem. Tak, ale jeżeli zakładasz headset i to jest bardzo kluczowe, tak jakby jeżeli robisz rzeczy na VR, to musisz sobie zdawać świadomość z tego, że nie powinieneś równocześnie przy tym, jak robisz rzecz na VR, jak robisz doświadczenie VR-owe, przykładać tutoriali i mechanik, które sprawdzają się dla innych graczy, ponieważ target VR-owy będzie zupełnie inny. Ludzie, którzy kładają headset na VR, spodziewają się tego, że jak założą coś na głowę, to coś będzie odwzorowywać ich ruch głowy w 100%. Tak samo jest z rękoma, tak? Więc jakby o tym trzeba myśleć cały czas, kiedy tworzysz grę, czy
tam doświadczenie na VR, bo to nie jest to samo co gra wideo. Ludzie przywykli do tego, że wciskasz guzik i że się dzieje. I my mieliśmy w prototypie, który robiliśmy w plastikach, który sfejlował taką mechanikę, która pozwalała ci na przyciąganie rzeczy w twoim kierunku i nie musiałeś do nich podchodzić i podnosić kurwa z ziemi, bo to było takie uciążliwe. I wszyscy je podnosili z ziemi. Nie dlatego, że nie wiedzieli o tym, że można je przyciągnąć sobie laserem, tylko dlatego, że to było intuicyjne, tak? I tak jakby o tym trzeba pamiętać, bo rzeczywiście ludzie, którzy wchodzą w VR, będą o tym myśleć w ten sposób i będą traktować wirtualną rzeczywistość jako w pewnym stopniu odzwierciedlenie naszej rzeczywistości. Czyli nikt, zakładając headset, nie będzie się spodziewał tego, że będzie wężem, albo trzygłową, kurwa, hybrydą, albo samochodem, który może tylko patrzeć naprzód. Będzie zakładając... Trzy dobre pomysły na grę. Dokładnie. Zakładając headset... Poza VR-em. Tak, dokładnie. Zakładając headset, spodziewasz się, że jesteś człowiekiem... Ej, hybryda, trzy głowy, trzech graczy, koło, każdy... Bam! Robimy to! Stary! NDA za 15 minut! Dziękujemy! Tak, dziękujemy.